Szanowni goście, drodzy rodzice, kochane dzieci, pracownicy Zespołu Żłobków Miejskich Białej Podlaskiej. To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc przywitać Państwa na uroczystości z okazji 55-lecia istnienia naszego żłobka. Cieszymy się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i jesteście z nami w tak uroczystym dla nas dniu. Dzisiaj wielki dzień. Tak. Dzisiaj mamy wielkie święto, obchodzimy uroczystość jubileuszu 55-lecia naszego żłobeczka. Zawsze to się mówi, że czas leci. Zleciało? Powiem skromnie, nie zleciało, nie zleciało. Czas płynie, ale jak widać my tutaj cały czas kwitniemy, rozwijamy się, prawda? Jesteśmy pełne pomysłów. Cofnijmy się te 55 lat wstecz. Jak to wyglądało? Prawda też jest taka, że żłobek w Białej Podlaskiej wielokrotnie zmieniał swoje miejsce. Powiem panu tak, jak to wyglądało uprzednio, przedstawił tutaj te wszystkie ilustracje, które są obok nas. Natomiast na skutek różnych zmian ustrojowych były różne dzieje żłobka, to były różne dzieje żłobka. Ja bardzo dobrze też pamiętam, bo pracuję w żłobku od 1995 roku, czyli 28 lat. Oczywiście nie jako dyrektor, ale jako pracownik żłobka, prawda? Więc powiem panu, pamiętam też taki czas, kiedy w żłobku było 6 dzieci i było nas 6 pań do opieki jednego dziecka. Ale ten czas też przeszedł, prawda? I jak widzimy na dzień dzisiejszy nasz żłobek, do naszego żłobeczka uczęszcza 146 dzieci, zatrudnionych jest 34 opiekunki. Także pracownicy obsługi całego zespołu, ogółem żłobek, zespół cały zatrudnia 53 osoby. Czy żłobek miejski w Białej Podlaskiej jest oczkiem w głowie zarówno pana prezydenta, jak i Rady Miasta Biała Podlaska? Chyba tak i raczej tak, na pewno tak. Powiem skromnie, akurat wszystkich naszych panów prezydentów dzieci uczęszczały do tego żłobka. Jeżeli nie dzieci, to na pewno wnuki. Jest też tak, że w żłobku miejskim nie ma praktycznie roku straconego, jeśli chodzi o inwestycje, czy to remonty, czy odnowy, czy malowania. Dzisiaj też nas czeka przecięcie pewnej wstęgi. Tak, trzeba powiedzieć właśnie, że dzisiaj otwieramy plac zabaw z elementami ogrodu sensorycznego i planujemy takie uroczyste właśnie otwarcie. Połączyliśmy właśnie jubileusz z otwarciem tego ogrodu. Co będzie między innymi na scenie? Wystąpi wychowanka naszego żłobeczka, Zuzia Janik, która zaśpiewa nam fajne piosenki. Wystąpią nasze dzieci z dwóch grup, które też przygotowały się naprawdę cudownie. No i jeszcze będzie takie przedstawienie, teatrzyk, Czerwony Kapturek, gdzie wystąpią rodzice. Brawo. I opiekunowie. Dzisiejszy dzień to również święto dla wszystkich tych, którzy w żłobku byli. Dla was, dla waszych w tym momencie absolwentów? Tak, dla naszych wychowanków, powiem skromnie, to jest kolejne pokolenie, prawda? 55 lat to nie są dzieci dzisiejszego czasu, prawda? Bo powiem, dzieci przyprowadzają. Moi wychankowie przyprowadzają już swoje dzieci, prawda? I wczoraj też fajny taki telefon dostałam. Pani dyrektor, czy my też możemy przyjść? Bo ja pamiętam, jak chodziłem do żłobka, mówi tata, prawda? Czyli pan, który dzwoni, ale żona mówi, ale my chcemy przyjść. Ja mówię, proszę bardzo, zapraszamy wszystkich. Których latach panie były pracownikami żłobka bielskiego? 71 rok. Tak, ja to później troszkę. Ale pamiętacie te początki żłobka Białej Podlaskiej? Pamiętamy bardzo dobrze. Jak to wyglądało wtedy? Oj, proszę pana, to było trudne. Trudne było, bo to nie ten żłobek był. Była podłoga niecyklinowana.
No, dzieci było duże, pieluchy tetrowe. Bardzo dużo dzieci było. Prawie 40 na jednej grupie było. Tak. Ale radziłyście sobie. Ale radziłyśmy, no. Musiałyśmy. Dzieci jakieś były chyba lepsze. I rodzice. Oj, nie żartuję. Nie. Nie, takie nie. Były spokojniejsze. Bez telefonów komórkowych. Bez? Tak, tak. Dobra, teraz na spokojnie. Żłobek powstał 55 lat temu, mamy dzisiaj rocznicę. Gdzie był pierwszy żłobek? Żłobek był pierwszy naprzeciw kościoła na Brzeskiej, po drugiej stronie. Taki drewniany budynek, na Brzeskiej kościół, co jest. Istnieje po drugiej... ten budynek jeszcze? Istnieje. Istnieje, tylko że już tam nie ma nic. Tam jest, chyba to ten budynek jest może, że tam jest z materiałami ten sklep. Tak mi się wydaje, że to tam, jak nie drugi. No bo to gdzieś... I jak żeście zaczynały? Jak to wyglądało? Ale to myśmy to tam, my tam, ja nie pracowałam. Tylko tutaj już. Ja tam nie pracowałam. Pracowały niektóre panie stąd. Jak to wyglądały tam wtedy te czasy? Jacy byli rodzice? Jakie były te dzieci? Mówiłyście już, że były inne, ale w czym była ta inność? Tam była inność taka, że te dzieci były spokojniejsze, a teraz takie bardziej rodzice ruchliwe. Rodzice takie były wyrozumiałe. Tak, rodzice, tak. Jakie były zabawy? O, zabawy, proszę pana. Zabawki? Zabawki robiło się też samemu. Robiłyśmy z takich koła i na tym się czepiało na maluchach grzechotki i dzieci w końcach leżały i te koła się obracało i grzechotki grzechotały i dzieci bawiły się, dotykały rączkami. Myślicie, drogie panie, że dzisiaj to by zrobiło też furorę? Nie. Proszę pana, kiedyś nie było niczego. Trzeba było kombinować. Tak. A teraz dużo jest wszystkiego i to by było nierealne, to by było śmieszne. Czym dla was jest ten dzisiejszy dzień? No, szczęściem trochę. Tak. Zadowoleniem, że żłobek tak wygląda, a nie inaczej. Nie do poznania. Cieszymy się bardzo.